Siemano, z tej strony Mohol. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wolcen Poradnik. Dzisiaj omówimy sobie kupców. Kupców mamy trzech. Na samym środku miasta, po lewej stronie u góry i po prawej stronie jest trzech kupców. Pierwszy kupiec z lewej strony jest to złoty jubiler. U jubilera możemy w pierwszej zakładce wyciągać gemy, jeżeli mamy włożony gem w socket. Możemy tworzyć gemy dla przedmiotów, a także możemy kupić gemy. One w późniejszym etapie gry będą miały oczywiście wyższe kategorie. To jest świeża postać, także ta kategoria jest na poziomie pierwszym. I będziecie mogli od razu sobie to kupić. Jeżeli chodzi o robienie soketów, to od razu Wam powiem, że nie we wszystkich przedmiotach można mieć soket. Można mieć soket w broni, w podękach, w pasku, w klatce, w hełmie i w ringach, a także w amulecie. Nie można mieć w naramiennikach i nie można mieć w rękawiczkach, a także nie można mieć w butach. Ok. Jeżeli chodzi o gemy, zrobię o tym osobny odcinek, z tego względu, że naprawdę jest tu o czym mówić. Gemów jest dość dużo, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o kolejnego kupca, jest to Mohabi, to będzie wasz główny kupiec od uzbrojenia, a także będziecie mogli mu sprzedawać wszystkie przedmioty po powrocie do miasta. Ja zawsze sobie sprawdzam, co ma fajnego do kupienia, ceny są dość przystępne, że tak powiem. Nie ma on żadnych przedmiotów legendarnych, ani żadnych przedmiotów unikalnych. Są kupcy na mapie. Czasami można ich spotkać i od nich będzie można kupić przedmioty unikalne. Takie rozwiązanie jest. Ten kupiec w mieście nigdy wam nie da przedmiotu unikalnego. I on, Mohabi, ma tutaj bronię, ma pancerz, ma również ringi i amulety, potki zdrowia, szału i mocy. No i jeżeli coś sprzedacie, a nie będziecie chcieli, to odkupić, to na ostatniej zakładce będziecie mogli to odkupić. Jeżeli sprzedacie coś przypadkiem. Ok, tyle na temat Mohabiego. Trzecim kupcem jest Demetra i ona ma skille. U niej możecie skille sprzedać, możecie kupić skille, a także możecie zwiększyć poziom skilla. No i oczywiście, jeżeli coś sprzedacie, to odkupić. Do podniesienia poziomu skilla będziecie potrzebować pierwotnej więzi. Pierwotną więź dostajecie za sprzedaż skilla. Za każdy skill dostajecie 100 pierwotnej więzi. Ok, skille będziemy omawiać w późniejszym terminie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj u góry jest taki licznik i wyposażenie handlarza zostanie odnowione za 15 minut. To jest licznik, gdzie u wszystkich handlarzy co 15 minut zmienia się uzbrojenie, także co jakiś czas warto wpadać do tego miasta i sprawdzać, co mają nowego. Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was na mój kanał Twitch, link w opisie. Trzymajcie się. Elo!